Cześć wszystkim! Z tej strony Elf TV. Pod ostatnimi dwoma odcinkami razem zostawiliście 7 łapek, więc dostaliśmy 7 dolarów. Zgadza się. Mamy już tutaj wytyczoną działkę. Przygłośnij Minecrafta troszkę. Mamy wytyczoną działkę. A dzisiaj kupimy sobie pozwolenie na działalność górniczą. Bo nie wiem, czy starczy nam 7 dolarów. No chyba, że nie wiem, na jakieś raty to weźmiemy. Albo nie wiem, na pożyczkę. Pożyczymy tam może coś od tego banku. I tak, nie mam żadnych itemów. Bo gram na tablecie i te itemy się wszystkie pousuwały, co miałem. W ogóle co tutaj wszystko było. Trochę głośno. Nie wiem. O nie, co to się stało? Ojeju. Trochę tutaj... Tutaj się trochę zmieniło ten sklep. Niestety tam też się chyba punktowało itemy. I byśmy musieli teraz brać wszystko z tego. Nie mają tam. Może coś mają, nie wiem. Jak sobie tam może już uzupełnili, nie wiem. Oj. No dobra, idziemy do tego, bo widzicie tutaj... O, tutaj jest żelazo. Musimy to zapamiętać. Jak będziemy mieli te pozwolenie, to będziemy to mogli by... nie wiem, czy starczy nam te 7 dolarów. Czekajcie, gdzie jest ten bank? Tak niżej. Trzeba zapamiętać, że tu jest to żelazo. I teraz idziemy do banku. Dzień dobry. Chciałbym kupić pozwolenie na działalność górniczą. 20 dolarów. Ale ja mam tylko 7. Niestety nie mam tylu pieniędzy. No dobra, mogę ci dać, ale ważne bardzo krótko. No chyba nie mam wyboru, no to okej. W skrzynce jest to pozwolenie. O jest, pozwolenie na działalność górn. Górniczą chyba. A jak będziesz chciał przedłużyć, to będziesz musiał zapłacić. No dobra, no. Tylko ja jakieś kilofy bym musiał mieć. Tam, o, już spać muszę, a łóżko też. Nie mam, jak mi się tutaj... No niestety, moi drodzy. Wszystko mam tutaj tak... Nie, muszę wziąć, pożyczyć jakieś dolary. Żeby sobie coś kupić. O, nie, też tutaj będę coś tutaj robię. Ja sobie to sprzedaję. Chciałbym wziąć pożyczkę 7 dolarów. Dobrze. Ale musisz oddać. Dobra, oddać. Oddam. Ojej. Trzeba tutaj za wszystko jest zapłacić, no ale... O nie, zombie już się robią. Potwory tu są! Ja ci i muszę iść do hotelu, bo nie mam własnego łóżka.
biegnę szybko, albo sobie kupię. Dobra, idziemy spać do hotelu. Nie mamy żadnego domu, nic. Śpimy. Niestety $2 kosztuje noc. Trochę pieniędzy. To jest. Dobra. I musimy odłożyć pieniądze. Warto patrzeć, co oni tutaj mają, bo potem to będziemy mogli kupić. Dobra, $2, szmaragdy mają, książkę, ziemniaki. A w tym sklepie jest drożej wszystko. A i mamy pierwszy poziom, o nie. To nie możemy za bardzo tworzyć sami z tych rzeczy. Uciekamy. Miecza nie mam. Więc nie pokonam. Szkieleta, o. Skóry tam mi się. No dobra, idziemy. Nie mam tutaj tego komputera. Czego czekać? Ale nie. No nie wiem, to zamienię sobie na kreatywny i kupię. Co by tutaj kilof? Tylko jaki? Musimy też, nie mamy tyle pieniędzy, ile byśmy, wiecie, chcieli. Może żelazny. Żelazny pewno kosztuje. Ile kosztuje żelazny? 6. Nie, to jest jakiś żart. A łóżko? Pięć, ale czerwony jest najtańsze. 4. Weźmiemy te najtańsze. 4 zapłacimy. Tylko, że... Co my? Nie wiem, nam nie starczy na kilo. Musielibyśmy drewniany wziąć, no ale... Tym praktycznie nic nie wykopiemy, a kamiennym też nie wszystko wykopiemy. To wiecie co? Weźmiemy sobie żelazny i zapłacimy. Potem jeszcze w banku tamto. Potem jeszcze $5 i te 7. Co policzymy. No dobra. No i pochodnie. Pochodnie. Mamy to pozwolenie na szczęście. No musicie sobie zostawić dużo łapek w górę, żebyśmy to długi tam mogli pospłacać. 64 wezmę, co? Ile to kosztuje? 64. $3. No nie, $3. 8,7. O kurczaki, no. Co tu się dzieje? Wszystko jest... Czyli $15. Nie no, nie zapłacimy. No ale jakoś to musimy zrobić. Mamy tutaj naszą działeczkę, już jest kupiona. Jest już nasza, bo dostaliśmy pieniądze od banku za to zlecenie. I nie wiem, gdzie ja tą kopalnię mam robić. Tutaj gdzieś na mojej działce? Czy nie? Chyba na mojej, nie mogę chyba gdzie indziej. Na mojej zrobimy, bo potem ktoś będzie się nas krzepiał i będziemy jakieś kary pewnie musieli płacić. To lepiej na swojej. Mamy ten żelazny kilo. Był dosyć drogi, ale uważam, że warto, bo i tak to byśmy nie mogli wolniej, szybciej kopiemy też. Szybciej kopiemy. Tylko, że nie wiem, ile będzie ważne to pozwolenie na działalność górniczą. Trzeba pamiętać o tym żelazie tam jeszcze. Tylko będziemy pewnie musieli je sprzedać, żeby zapłacić te $15. Ale raczej nie będzie $15. No to kurczę, musimy coś znaleźć.
$20 kosztuje takie. Ale wiecie, one jest ważne tylko jakiś czas. A żeby je przedłużyć, trzeba zapłacić. Jacie. Trochę tam wykopaliśmy. Zaczekajcie, zobaczymy sobie. Różne. O nie. No do diamentów jeszcze trochę. O, lapis lazury. Lazuli. Fajnie. Fajnie, fajnie. Nadzieję, że coś znajdziemy jeszcze ciekawego, no bo tak to będziemy tracić na tej kopalni. Diamenciki by się przydało zdobyć. Ale za diamenciki, no to jeszcze trochę, nie ten poziom. Dobrze, że mamy ten żelazny kilof. Bo nim właśnie diamenty można wydobyć. A kamiennym nie można. Ale patrzcie, ten żelazny kilof jest już w połowie zniszczony. Właściwie no nie wiem. Za kilofy będzie trzeba więcej zapłacić. No i ja jeszcze miałem wędkę. I łowiłem dzięki niej ryby i zdobywałem poziom. Zdobywałem poziom. Patrzcie, ile już mam wykopane, jak dużo. Jacie. No dzisiaj się może dokopiemy do 12. Ja tak patrzę tutaj, żeby zobaczyć, ile trwa to nagranie. O nie, tu jest jakaś woda. Woda to jest. Pływamy tu. Słyszę jakieś pająki. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam wpływać. I głodu mam mało.